dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj znajdujemy się na stadionie zimowym w Tychach, żeby kibicować z klasą. Z klasą to znaczy bez przekleństw, wulgaryzmów i ogólnie kulturalnie. Nie brudzić, nie śmiecić, nie uprawiać różnych seksów, nie używać chemii, nie pić browarów czy różnych innych trunków. Zobaczmy, co się dzieje w środku. Włocham. Same panie, prawda? Prawie. Mamy trzech chłopaków, ale dajemy radę, jesteśmy z siebie zadowoleni. Forza Italia! Koszulkę kibicujemy z klasą. Na czym to w ogóle polega? No na tym, żeby nie zachowywać się jak no, niekulturalni ludzie, tak? Żeby kibicować z klasą, nie zostawiać po sobie syfu i wszystko to robić tak, jak się powinno. Kibicujemy z klasą. Drużynie włoskiej. Dobrze, a proszę mi powiedzieć, na czym polega kibicowanie z klasą? Bo może nie każdy wie. Głośno, ładnie, z animuszem, kolorowo. Kulturalnie. Kulturalnie. I jeżeli kibicujecie, panie drogie, Włochom, w jakim języku ogólnie kibicujecie? Po polsku coś wykrzyczacie, czy może jednak ten włoski jest taki pierwszorzędny? Tylko po włosku. Tylko po włosku. Ole, ole, vinci tori, sietere. Ole, 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 i nostri re, i nostri re. Ogólnie na tym, żeby kibicować nie tylko Polsce, tylko Japonii, na przykład Japonii. Tutaj koledzy, przeciwnicy nasi,
kibicują, bo my kibicujemy Japonii, nie tylko Polsce. I chodzi o to, żeby nie być rasistą. Inaczej, nie inaczej. Tak. Gambele! Let's go, Japan, let's go! Let's go, Japan, let's go! Jest nas mało, ale dajemy radę. Tak. Nas jest mało. Spoko. No i jest więcej. Internetowa telewizja Tychy. ITT.